Aurelia Gabriela Lucja! Chodźcie, 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 chodźcie! Możecie nie siadać, bo dzisiaj będzie aktywna lekcja. Pamiętacie, jak dwa tygodnie temu modliliście się za... No, gabruń do końca, węzły. Chłonne. Pamiętasz, Gabuś? Położyłeś rękę na tacie. Aurelka też. I się modliliście. I Pan Jezus wysłuchał naszej modlitwy. Dzień później bolało mnie już o połowę mniej. Dwa dni później zupełnie zniknęło. Co się, dlaczego, co tam się stało? Dlaczego kładliście na mnie ręce? Bo się modliliście. No a można się modlić bez nakładania rąk? Nie. Teoretycznie można, ale Pan Jezus mówił, żeby nakładać ręce. Posłuchajcie, zobacz komuś. Jezus mówił do apostołów w 16 rozdziale. Na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie. No to Pan Jezus mówi, żeby na chorych kłaść ręce. Ale dlaczego? Spróbujemy sobie to dzisiaj wytłumaczyć. Okej. Okay. Co to jest? Miska. Ach, wygląda jak miska, ale to będzie nasz chory człowiek. Co tutaj jest? Widzicie, że coś jest tutaj w środku? Co jest? Co jest? Brudno. No, jest brudno, ale... No dobrze, ale czy jest w środku coś? Zobacz, włóż rękę. Jest coś? Nie. No nie ma. Dlaczego? Ponieważ człowiek, który potrzebuje modlitwy, tak naprawdę potrzebuje napełnienia Duchem Świętym. Okej. Okay. Uwaga, co to jest? Rura od krzyża. Tak tylko wygląda. Ale to nie jest rura, to jest Aurelka, to jest Gabuś, to jest tata, to jest mama, to jest każdy chrześcijanin, osoba wierząca. Zaraz zobaczycie dlaczego. Czyli my wszyscy jesteśmy taką rurą, przez którą będzie przepływać woda. A woda jest symbolem Ducha Świętego. Pan Jezus powiedział: jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we mnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Jak rzekło Pismo, rzeki wody żywej popłyną z jego wnętrza. Teraz zobaczcie, spróbujemy sobie to wyobrazić, co się dzieje podczas modlitwy. Powtarzam, miska to jest tak jakby osoba, która potrzebuje modlitwy. Rura to my wszyscy wierzący, jest pusta, ale otwieramy się na działanie Ducha Świętego. Tak. Codziennie rano prosimy Ducha Świętego, żeby nas wypełnił. A dlaczego prosimy? Żeby mógł w nas działać. Zobaczcie, jak działa Duch Święty podczas modlitwy wstawienniczej, kiedy nakładamy ręce na osoby potrzebujące. Uwaga. Zobaczcie, to jest dzban z wodą. Tak? Ten dzban z wodą to jest Pan Bóg. Zobaczcie. Pan Bóg ma tyle wody, tyle łask, które się nigdy nie wyczerpują. Na Pana Boga te wody jest niemożliwe. No właśnie. No więc teraz nakładamy ręce na chorego. Rura, czyli my jesteśmy gotowi i Pan Bóg napełnia rurę. Trzymajcie miskę. Duch Święty! Leci. Zaczyna spływać na osobę jaką? Potrzebującą. Tak. I choroba ustępuje, smutek ustępuje. Duch Święty napełnia radością i pokojem. Zobaczcie, jak ważne jest modlić się za nim. Gabusiu, ty miskę trzymaj. Zobaczcie, jak ważne jest modlić się za innych. Zobaczcie, Gabriel, musimy się modlić za innych, żeby Duch Święty ich napełniał, dotykał, uzdrawiał, przemieniał serca, myślenie. Tu nie tylko chodzi o chorobę, tu chodzi o całokształt. Czyli Pan Bóg posługuje się czym? Rurą, czyli kim? Nami, żeby napełnić Duchem Świętym. Tak, dotykać Duchem Świętym osoby potrzebujące.
wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Chwała jest moja. Wam podobało, to dajcie łapki w górę i subskrybujcie.